Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o klawiaturze mechanicznej firmy Sharkun. Przeze mnie klawiatura to Sharkun Skiller Mech SGK 2. Jest to klawiatura rozmiaru 80%, oczywiście z mechanicznymi przełącznikami, tym razem od firmy Kalich, które jednak mimo wszystko są kompatybilne z nakładkami od firmy Shure MX. Dokładniej i ściślej mówiąc, model, który ja mam, jest to model dokładnie z przełącznikami brązowymi, czyli są to switche browne. Tak troszeczkę się śmieję z tego, że to są switche dla niezdecydowanych. Są one gdzieś tak pomiędzy, jeżeli chodzi o głośnością, pomiędzy switchami czerwonymi, które są tymi najcichszymi, a pomiędzy przełącznikami niebieskimi, które są tymi najgłośniejszymi. Oczywiście śmieję się z tego powodu, że są to takie dla niezdecydowanych, akurat w moim przypadku sprawdzają się one idealnie, ale o tym nieco później. Porozmawiajmy sobie o wykonaniu samej klawiatury. Tak więc jest to klawiatura z przedstawicieli 80%, czyli jest to typowa klawiatura, tyle że z ciachniętym numpadem. Ta konkretna klawiatura wyróżnia się tym, że również po lewej stronie są umieszczone przyciski do makr. Jest je aż 5. I słuchajcie, moi drodzy, to co bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, to sam fakt, jak ta klawiatura jest porządnie zbudowana. Według Ceneo klawiaturę tą możemy dostać za 159 zł w sklepie od Morelli. Więc słuchajcie, jak za tą cenę klawiatura jest wykonana wyśmienicie. Dlaczego uważam, że jest wykonana wyśmienicie? Ano dlatego, że w zasadzie cała jest zbudowana tutaj na froncie z jednego wielkiego kawałku metalu. I słuchajcie, kiedy bierzemy ją w rękę, jest ona przyjemnie ciężka, nie ślizga się nam nigdzie po biurku i naprawdę czuć solidność całej konstrukcji. I myślę, że jak za 160 zł, to jest to wręcz rewelacyjna klawiatura mechaniczna, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o takim po prostu solidnym wykonaniu. To, co niektórych może zasmucić, że przynajmniej ten mój egzemplarz nie jest klawiaturą RGB, czyli nie ma ona po prostu kolorowego podświetlenia. Jedyne podświetlenie, jakie oferuje, to jest podświetlenie białe. Oczywiście mamy też parę efektów, ale o tym też sobie porozmawiamy później. Kabel jest bardzo solidny, z dodatkowym oplotem, więc nic nie powinno się urwać przy normalnym użytkowaniu. Dodatkowo klawiatura ma też, że tak powiem, wbudowane w siebie dwie nóżki, które fajnie nam umożliwiają dopasowanie wysokości do naszych nadgarstków i preferencji. Co do samych switchy, jakby nie mam zastrzeżeń, a w zasadzie nie mam też, szczerze mówiąc, porównania, ponieważ jest to pierwsza klawiatura z przełącznikami brązowymi, które mam przyjemność testować, więc nie mam tutaj odniesienia do innych klawiatur, natomiast co mogę powiedzieć o tej klawiaturze, że pisało mi się naprawdę bardzo przyjemnie. Ale teraz posłuchajcie, jak ta klawiatura brzmi. Tak więc, jak słyszeliście, jest to muzyka dla uszu. I słuchajcie, tutaj jak mówiłem nieco wcześniej, myślę, że takie switche browne są na przykład idealne w moim przypadku, ponieważ kiedy używałem klawiatury ze switchami blue, większość moich domowników narzekała i bardzo często słyszałem komentarze: o, znowu klikasz? A może przestałbyś już w końcu klikać? No, ciszej z tym klikaniem. Z tego co zauważyłem, switche browny to jest przynajmniej w moim domu jest to, że tak powiem, taki złoty środek, ponieważ klikanie jest naprawdę miłe dla osoby oczywiście piszącej, a także nie jest bardzo głośne dla osób, które nie wiem, siedzą w pomieszczeniu lub w sąsiednich pomieszczeniach. Więc jeżeli macie podejrzenie, że klawiatura ze switchami niebieskimi może być dla Was za głośna, a nie chcecie też całkowicie cichej klawiatury mechanicznej, myślę, że tutaj switche brązowe jak najbardziej się Wam spodobają. Dobrze, porozmawiajmy nieco o efektach podświetlenia. Tak więc co do efektów podświetlenia, w zasadzie mamy stałe podświetlenie, możemy to podświetlenie wyłączyć, a także mamy ten tryb taki, jak widzicie tutaj teraz, że tak powiem, takiego migotania.
Oczywiście możemy też to sobie dostosować, jasność i tak dalej. No to są takie duperele, które praktycznie występują w każdej klawiaturze. Tak jak powiedziałem, nie ma tutaj podświetlenia RGB, ale myślę, że w tej półce cenowej, a zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że klawiatura jest tak fenomenalnie wykonana w tej półce cenowej, myślę, że nie ma co narzekać, że zabrakło tutaj tych parudziesięciu złotych na podświetlenie RGB, kiedy dostajemy naprawdę tak solidną konstrukcję. Co do funkcji specjalnych klawiatury, klawiatura nie posiada żadnego sterownika, co myślę, że w większości przypadków przekłada się na plus, tym bardziej, że nie mamy tutaj jakichś super zaawansowanych opcji podświetlenia, więc po prostu taki sterownik jest oczywiście zbędny. Mamy także u góry klawisze multimedialne, którą możemy sterować głośności, pauzować, wznawiać muzykę, przełączać następne kawałki, no generalnie tradycyjny taki zestaw. Co natomiast wyróżnia się w tej klawiaturze od innych, które testowałem, są te przyciski do makr. I szczerze mówiąc, makra nagrywa się w sposób taki, że musimy najpierw wcisnąć przycisk Sharkuna, następnie przycisk Rec, później musimy wcisnąć w Sharkuna przycisk Memory, na który chcemy nagrać, następnie potem wykonać makro na klawiaturze. Nie jest to najprostsza procedura, no niemniej jednak myślę, że jeżeli ktoś chce sobie jakieś makra stosować, no to nagra je sobie raz i po prostu będzie je sobie miał. Tak na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę cenę klawiatury, która jest tak rewelacyjna, naprawdę bardzo ciężko mi się do czegokolwiek przyczepić. Jeżeli spojrzycie sobie tutaj na sekcję tych klawiszy makro, jest ona umieszczona dość blisko sekcji reszty klawiatury. Niemniej jednak po prostu z przyzwyczajenia, że zawsze używałem klawiatury bez takich makr, czasami po prostu przypadkowo udało mi się wdusić klawisz M5 zamiast kontrola, bo byłem przyzwyczajony, że kontrol jest zawsze na brzegu klawiatury. No niemniej jednak to po prostu zdarzało się po prostu w początkowych dniach, kiedy klawiatury używałem. Teraz już praktycznie w ogóle nie trafiam omyłkowo w tą M5, więc no generalnie można powiedzieć, że problem tak de facto to jest po prostu przyzwyczajenie się do układu klawiatury. Klawiatura także ma jeszcze taką funkcję, że możemy sobie zablokować klawisz Windowsa, a także możemy zamienić sobie w SADA ze strzałkami. No myślę, że to są generalnie funkcje jak najbardziej na plus. No powiem wam, dawno nie byłem tak pozytywnie zaskoczony klawiaturą, tym bardziej jeżeli weźmiemy pod uwagę jej cenę. Więc jeżeli ktoś z was szuka budżetowej klawiatury mechanicznej, która jest naprawdę świetnie wykonana i posłuży wam dobrych parę lat, to myślę, że to jest opcja, którą na pewno warto rozważyć. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. A co wy sądzicie o takiej klawiaturce? Myślicie, że to jest dość kusząca okazja? A jaki rozmiar klawiatury wy lubicie? 80? 100? 60? Już ostatnio was o to pytałem. To możecie mi po prostu napisać, co sądzicie o takiej klawiaturce, albo możecie też napisać, jakie macie doświadczenia z firmą Sharkun. A jeżeli filmik ci się spodobał, to pamiętaj, żeby zerknąć na mój kanał. Tam jest kilka filmów, które miałyby całkiem spoko odbiór, więc bardzo możliwe, że znajdziesz sobie coś dla siebie. A jeżeli komuś jest mnie mało, to oczywiście zapraszam na Facebooka, link w opisie, a także na Discorda, gdzie to czasami sobie gadamy i piszemy o pierdołach. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, bajos! Mięso!